Już? Dzień dobry. Dobry. Czy może nam pani powiedzieć, na terenie jakiego zakładu się obecnie znajdujemy? Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica państwowa. Mogę tylko powiedzieć, że mam 5 złotych od bombki. Chłopaki, uwaga, zaczynamy. Patrz pan, Cesio, to idiota, co on tam robi? Dzień dobry, jest środa, a w środę jesteśmy na ukończeniu prac. Kotłownia niby taka sama, ale okazało się, że nie do końca taka sama, bo tu na przykład idzie trzy fazy, bo pompy są na trzy fazy, a tam szła tylko jedna faza. Dodatkowo mam dwa urządzenia. Oto białe tu u góry, zamontowane. Jakiś komputer. I tu takie drugie. Ciężkie jak pieron. Wygląda jak transformator. A to jest jakiś filtr. Tu na schemacie pisze. Sinus filter. Nie wiem, co to jest sinus filter. Filtruje sinusoidę czy co? No, a to jest to urządzenie. Frequencer former. Nie mam pojęcia, co robi frequencer former. Musiałbym w internecie poszukać. No i tak, no. Tutaj są sprawy proste. Czy nie wszystkie są proste? To jest proste. To jest zasilanie 16 amper, więc dam 5 razy 2,5 i będzie. Tu idzie zasilanie. To jest jakaś pompa. To jest wyłącznik, więc z pompy do wyłącznika przechodzi kabel. On jest pociągnięty. Teraz muszę zrobić na wyłącznik, z wyłącznika na ten filtr i do frequencer former. Tylko że ten kabel zasilający jest w ekranie. Jak tutaj widać na schemacie. I takiego kabla nie mam. Dalej. Tu jest kabel 2 razy coś tam. 2 razy 1 powiedzmy. Też w ekranie. Też takiego kabla nie mam. Tu jest kabel 1, 2, 3, 4 razy. I takiego kabla też nie mam. Powiedziałem to szefowi, bo był dzisiaj. Mówi, że zamówi. No nie wiem, no. W piątek ma być koniec, a nie ma części. Tak, to wszystko mniej więcej porobione. Tam muszę jeszcze puścić do tego gówna jeden kabel. No ale na razie nie mogę puścić, bo też kabla nie mam, bo się skończył. 2 razy 1. Tu też idzie 2 razy 1. Stąd do tej dużej szafy, ale też nie puszczę, bo nie mam. Dajcie spokój z tym miejscem. Proszę bardzo. Stare dzieje. Jak ci na imię? Rysio. Ryszard. Ryszard, wszystkie ryśki to porządne chłopy. Więc to muszę zamontować. To przyjechało na takiej desce z Chin. Tę deskę muszę usunąć. A nie będę się z tym siłował na ścianie tam wysoko. Bo jeszcze mi to spadnie i się zepsuje. Tylko zrobię szablon, odrysuję tutaj.
szablon przystawię na ścianę, zaznaczę, zrobię, zamontuję śruby i cyk, tylko jednym sprawnym ruchem tutaj u góry, o, jest tak to wygląda, sprawnym ruchem zawieszę, no i będzie zrobione. A Alpy, tu się oddycha. Nareszcie czuję, że jestem wolny. Niebo gwiaździste nade mną, a wszystkie banki przede mną. Jest klucz. Co, nie boisz się, że go okradną? A co pan? Przecież jesteśmy w Szwajcarii, prawda? A ja, proszę. A ty, lecić chłabę Fergusa. A, tu mam takie jeszcze dwa przekaźniki. To muszę zamontować. O, w tej skrzynce, ale znowu nie mogę zamontować, bo nie mam szyny. Jak zwykle czegoś nie ma. O, tu jest ten kabel. Pokażę. Kabel zasilający typowo w ekranie. Przyznam się, że chyba pierwszy raz taki kabel widzę. Zasilający w ekranie. No, nieważne. Nieistotne. Nie wgłębiajmy się w temat, bo zwariujemy. Czemu kabel zasilający jest w ekranie? Widocznie tak ma być. Taki przyszedł mi temat do głowy odnośnie Szwajcarii, bo no jak tam czasami gdzieś jestem w Niemczech, to takie słyszę opinie, że w Szwajcarii jest praca na 2 tygodnie. I teraz dzwonią agencje do mnie, że jest praca, a ile masz na godzinę? A to myślałem, a walnąłem z gruba, ile mam na godzinę. Myślał, że mam mało i mnie skusi, że mi da więcej, ale więcej niż powiedziałem, to już mi dać nie może. Nie dają więcej. Rzadko dają więcej. Opowiem tak, rzadko dają więcej. Czyli pomimo, że w Niemczech pracuje elektryków dużo, to nie jadą do Szwajcarii, żeby zarobić więcej. Ponieważ w Niemczech, ja się z tym spotkałem, panuje opinia, tak jak powiedziałem wcześniej, że w Szwajcarii praca jest na 2 tygodnie. Skąd się taka opinia wzięła? Ano wzięła się stąd, że w okresie urlopowym, czyli lipiec, sierpień, ofert pracy jest bardzo dużo, gdyż Szwajcarzy jadą na urlopy i firmy potrzebują elektryków. Więc zdzwaniają, gdzie tylko można, żeby tych elektryków zdobyć. No i powiedzmy, taki jeden z drugim skusi się, nie? Kurczę, tyle tych ofert w Szwajcarii jest, ja tu w Niemczech siedzę, a pojadę zobaczyć, jak to jest. No i on przyjeżdża do Szwajcarii, zaczyna pracować i po 2 tygodniach go zwalniają. To słyszałem już kilka razy od kilku osób. Ty no, pojechałem do tej Szwajcarii, chłopie, robiłem wszystko, co mi kazali, jak szef mówił, i mnie zwolnili po 2 tygodniach. W Szwajcarii jest praca tylko na 2 tygodnie. No są takie oferty, to ja sam takie w tym roku miałem kilka na 2 tygodnie. No i ktoś taki, kto przyjedzie, no to po 2 tygodniach go zwolnią. On się nastawia, że tu posiedzi do końca roku, albo i dłużej. No i wraca i rozsiewa takie opinie wśród polskich elektryków w Niemczech, że chłopie, to do Szwajcarii nie ma po co jechać, to zapomnij, to tam jest tylko praca na 2 tygodnie. Curich na linii, panie prezesie. Curich? Ja? Das war schon. Bitte. To są takie uproszczenia. Ja nie wiem, skąd się to bierze.
W ogóle to tutaj, no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie byłem pracownikiem najemnym przez wiele lat w Polsce, tylko zawsze robiłem coś u siebie i nie miałem kontaktu z tym środowiskiem. Dopiero tutaj poznałem pracowników najemnych, ponieważ sam w tej chwili nim jestem, więc w takim środowisku się obracam. I widzę, że tutaj właśnie występują takie uproszczenia. Proszę powiedzieć, czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, nie bardzo, ale jak się dało, zależy, to zależności od tego jest. A jeżeli już pan czyta, to najczęściej jakie to książki są? Przynajmniej jakichś tych lepszych lektur, lepszych takich znanych autorów. Co to znaczy, że występują uproszczenia? To znaczy, że no nie chciałbym kogoś obrazić, no. Ci ludzie nie podejmują wysiłku umysłowego, żeby problem w jakiś sposób przemyśleć, przeanalizować, zastanowić się nad tym, tylko wypowiadają takie właśnie zasłyszane gdzieś opinie, wydaje mi się nieprzemyślane. No ja na przykład wielokrotnie tutaj się spotkałem z tym, że mnóstwo osób wierzy w teorie spiskowe, że to się nie dzieje, że to co się dzieje to jest spisek pewnych ludzi, którzy mają jakiś cel. I na przykład to, że był koronawirus, a w ogóle to spotkałem mnóstwo ludzi, którzy twierdzili, że w ogóle żadnego koronawirusa nie ma, że to jest wszystko ściema i mistyfikacja, że w tych workach to manekiny leżą. I z innymi również spotykam się teoriami. W ogóle nie podejmuję na ten temat dyskusji, gdyż wiem, że po pierwsze, primo, to nie ma sensu, a po drugie, mogę sobie tylko wrogów narobić, jak będę im próbował wytłumaczyć, że są w błędzie. No, niech sobie myśli tam, co chce. Wysłucham, nic nie powiem, przemilczę. No i tyle. No, teraz ta wojna na Ukrainie to samo. Już słyszę, że to są spiski, że to specjalnie jest wywołane, żeby populację ludności zmniejszyć. Ale kiedy zadaję pytanie, ale kto to robi i po co? Nie ma odpowiedzi. Spisek międzynarodowy, masońsko-żydowski jakiś taki ten. No są takie uproszczenia, ponieważ świat nie jest prosty, jest skomplikowany. Więc, żeby sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, niektórzy po prostu upraszczają temat i ma wytłumaczone i on już jest spokojny, bo wie. Ja uważam, że wielu rzeczy nigdy się nie dowiemy, nie wiemy i mnie wystarczy, że nie wiem. Nie potrzebuję wyjaśnienia jakiegoś głupiego, wymyślonego w stylu teorii spiskowej. No ale widać, nie każdy jest tak jak ja. I ludzie potrzebują wyjaśnienia, a że nie chce im się myśleć i zastanawiać, a czasami nawet się nie da, myśląc i zastanawiając, pewne rzeczy wytłumaczyć, to stosują uproszczenia. Gdzieś tam zasłyszy, coś w internecie przeczyta i to powtarza. Bezmyślnie, nie zastanawiając się w ogóle nad tym, co mówi. No i tak samo jest właśnie z tym, że w Szwajcarii jest praca na 2 tygodnie. No raz jest na 2 tygodnie, a raz jest na rok. No to zależy, jak się trafi. Często bywa tak, że praca jest na pół roku, a ty pracujesz tylko 2 dni, bo coś szefowi się nie spodobało. Twoja gęba. Przecież też tak miałem. Nie raz. Ale to nie jest powód, żeby od razu formułować wnioski, prawda? Do zobaczenia w Szwajcarii.
Ale wie pan, jak zobaczyłem, jak sobie uświadomiłem, że losem dyrektora jest albo zawał, albo urządzenie dwunastnicy, albo w najlepszym razie alkoholizm, to zdecydowałem się na... Na alkoholizm. No, tu już porobione. Tu już gotowe. Wszystko na zero. Tu jeszcze chyba z dwa kable ma przyjść. No w ogóle to miałem taki pomysł, żeby dzisiaj skończyć, a jutro jest piątek. To już tylko tak kontrolnie posprawdzać, o gdzieś tam coś przybindować, taka kosmetyka. No ale nie da się tak zrobić, bo mi kabla za mało przywieźli. Powiedziałem mu wczoraj kabel dwa razy jeden. Myślałem, że całą szpulę przywiezie 100 metrów, on mi przywiózł za 20 metrów. No, no to już prawie nie mam, no i będę musiał jechać rano na warsztat po ten kabel. No, ajajaj. Oczywiście tu do tych urządzeń to nawet nie mówię, bo to wiadomo, że nie ma. To nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Tak może się okazać, że no, to co mogę, to zrobię. No, jak nie mam materiału, no to nie stworzę. Niestety. Co się dzieje dalej z podwórkiem? Kładą takie zielone rury. Te rury są z dziurami. Takie pewnie co mają za zadanie wodę odprowadzać. O, takie rury z dziurami. I na to wszystko kamień. I ten kamień będzie, dużo go będzie, a do wysokości tego brązowego plastiku, co jest na ścianie, to będzie nasypane. Szef mnie odwiedził. Pyta, jak tam robota idzie. Ja mówię, no robota mogłaby być dzisiaj już, mówię, skończona. Jutro tylko taką bym zrobił kosmetykę. Ale nie mogę skończyć, bo materiału, mówię, nie ma. A, no tak, no tak, mówię. Ja mówię do niego, no, żeby skończyć, muszę mieć materiał. A, no tak, no tak. No i mówi to. No jest to. Ja zamówię materiał, to jeszcze mógłbyś tu w poniedziałek dokończyć, a we wtorek byś poszedł z takim tu kolegą, co pracuje, na jeden dzień, by pomóc te rurki wiązać tam. Mówię, no dobra, no, a co potem? A to... W środę, mówi, to na inną budowę byś pojechał, to bym ci dał taką rozdzielnię do roboty. No to mówię, no to dobrze, no. Ale mówię do niego, że no na jak długo jest ta praca, bo ja muszę coś, mówię, właścicielowi mieszkania powiedzieć, na ile jeszcze tutaj będę mieszkał, jak długo. No, on mówi, że no to ja tam dzwoniłem, mówi, do biura twojej agencji, bo się mnie pyta, czy ty dalej jesteś zainteresowany pracą na stałe tutaj. Ja mówię, no że to jestem, no jestem. No, bo ja tam dzwoniłem, wiesz, to tak czy owak ty musisz pracować 3 miesiące przez tą agencję, żebyś mógł przejść, bo inaczej to ja muszę płacić pieniądze. No i mnie się pyta, to byś do końca listopada był przez tą agencję, a w grudniu czy mógłbyś zmienić agencję? Ja mówię, no, no to mogę, no to żaden problem, no. Tam wypowiedzenie i zmienię. No to mówi, no to tak, to tak, to
powiedz na mieszkaniu, że do końca listopada, że będziesz tam mieszkał. No i tak to wygląda. Jak to mówią, dzieje się z samego rana. Telefony się urywają. O co chodzi? Chodzi o to, że w tamtym tygodniu firma poszukiwała jeszcze jednego elektryka. Zaproponowali to takiemu mojemu koledze, z którym wcześniej pracowałem. Ale kolega oczywiście gdzieś tam już miał jakąś nagraną inną robotę i nie bardzo był chętny. W związku z powyższym przyjechał we wtorek jakiś inny elektryk. Tu ze Szwajcarii, z innego miejsca. No ale niestety jego umiejętności okazały się zbyt małe w stosunku do oczekiwań firmy i wczoraj już go zwolnili. No i już wieczorem miałem telefon od tego mojego kolegi. No, zacząłem opowiadać i musiałem się rozłączyć, bo znowu telefon był. No więc, tak jak powiedziałem wcześniej, no tego zwolnili w czwartek, bo za małe umiejętności. No i zaproponowali temu mojemu koledze, z którym ja pracowałem. No ale ja tego kolegę znam, bo ja z nim pracowałem i on ma takie same umiejętności jak ten, którego zwolnili. Więc mu mówię, o co chodzi, no to on od razu mówi, nie, no to ja się nie nadaję do takich rzeczy, to nie. No i później przyszła noc, noc minęła spokojnie, a od rana już telefony. Znaleźli jakiegoś młodego chłopaka. No i dali mu telefon do mnie. On dzwoni, co tu trzeba robić. Ja mu mówię. No słyszę po głosie, że on nie bardzo. Ale chętny jest. Młody chłopak, on mówi, że się nauczy. No, gdyby tu się pracowało po dwóch, jeden umie, a drugi nie, to faktycznie by się nauczył. Ale jak dadzą go tak jak mnie samego, no to nie będzie miał się od kogo nauczyć, a szef mój go nie będzie uczył, bo to nie szkoła, tu się pracuje. No i później dzwonili jeszcze do mnie z agencji, czy ja z nim rozmawiałem i w ogóle o co to chodzi. No to ja im mówię, no chodzi o to, że tu jest firma, która robi wszystko, no i trzeba po prostu być trochę elektrykiem, no. Nie mówię, że trzeba być alfą i omegą i wszystko wiedzieć, bo to takich nie ma. Mówię, można się zapytać szefa, jak się czegoś nie wie. Można się nawet dwa razy zapytać, albo trzy, jak się zapomniało, nie ma problemu. Ale trzeba być trochę elektrykiem, trzeba trochę kleić temat. Trzeba być takim człowiekiem, który już gdzieś przy jakiejś rozdzielni stał i coś widział. No, taki świeży, co tylko ciągnął kabel na dużej budowie, to tu się nie nada. No i no wytłumaczyłem, no i oni doszli do wniosku, że rzeczywiście, nie? Że to jest młody chłopak i on tylko ciągnął kabel na dużej budowie i ma małe doświadczenie. I że będą szukać elektryka innego. Ciekawe, gdzie takiego znaleźć. Ci, którzy coś umieją, już dawno robotę mają. Ale bywają takie sytuacje, że czasem można trafić, ale nie jest to takie proste, że w ciągu dnia się nagle znajdzie. Jest dużo ludzi, którzy szukają pracy. Owszem, chętnie by pracowali w Szwajcarii. No, ale są zawsze dwa problemy. Albo nie ma języka, albo nie ma doświadczenia. A bywa często, że i to. Jest on tylko dobre chęci. Co czasem też wystarcza, ale tutaj nie wystarczy.
dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, łapka w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Lajkujcie i komentujcie moje filmy. Pozdrawiam. Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jestem. Bardzo przepraszam, gdzie pani dostała tę herbatę? A nie, to córka przysłała mi z Łomży. Aha.